Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kurde, coraz więcej bardzo w tych pomlogach. To trzeba ograniczyć i to bardzo trzeba to ograniczyć. No dobrze, witam was bardzo serdecznie w kolejnym pomlogu na moim kanale. Tematem dzisiejszego pomloga będzie Polski Gamer 17. Zapraszam. Nie mogę się doczekać tej fali hejtu, fali łapy w dół, bo on się wypowiada na temat gamera, już się zaczyna, już kurde, drama incoming. Nie, moi drodzy, nie. To jest vlog, gdzie chcę po prostu opowiedzieć troszeczkę o tym, jak zainspirowałem się Polskim Gamerem 17. Jak w ogóle doszło do tego, że odkryłem, kto to taki Polski Gamer 17. A więc dzisiaj dowiecie się praktycznie całej historii, jak w ogóle poznałem kanał gamera, jak się nim inspirowałem i jaka fala hejtu przyszła na mój kanał w momencie, kiedy zacząłem się inspirować gamerem. Tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem. Polski, czemu ty nie mieszkasz w Polsce i kiedy ty wrócisz do tej Polski? Dobra, żarty na bok. Powiem tak, Polski Gamer 17, postać, która zainspirowała mnie do twórczości na YouTubie. Jego kanał odkryłem w 2011 roku, ponieważ gamer już nagrywa, kurde, to będzie z 9 lat już na tej platformie jest, nie licząc oczywiście mówię tam starego kanału. No to tak, 9 lat, bo ten kanał, który obecnie ma gamer, to nie jest jego pierwszy kanał, to już jest trzeci kanał, bo wcześniej był Polski Gamer EX, o którym no lepiej nie dyskutować, bo jest to temat, który pewnie gamer by nie chciał. Aczkolwiek będę musiał go napomknąć w celu, powiedzmy, takiej dokładnej analizy. Więc dobra, gamera poznałem w 2011 roku, ponieważ jakoś tak się nudziłem, przeglądałem sobie YouTube'a i miałem taką mega wtedy ochotę oglądania retrogierek po polsku, w sensie takich let's play. Był to okres, gdy chodziłem do... To był chyba okres przed drugą gimnazjum, tak, bo gamer jakoś tak zaczął od wakacji nagrywać albo od połowy wakacji, coś takiego. I ja właśnie odkryłem jego kanał i stwierdziłem sobie, hej, fajnie koleś gada, śmiesznie nawet zaczął swój let's play, ponieważ gamer zaczął pięknie swój let's play z Sonika 06 słowami, że no, witam was w Soniku 06, największym gównem na kanale. I już mówiłem sobie, o, koleś tutaj nie będzie się pitoli w tańcu, oglądamy, zobaczymy co ciekawego ma do przekazania. No i potem, po obejrzeniu paru odcinków 06, zainspirował mnie oglądaniem Crasha Nitro Kart, bo był on jednym chyba z pierwszych Polaków, którzy zabrali się za temat Crasha Nitro Karta. I mówię sobie, dobra, to oglądamy, nie? Seria wtedy chyba nagrywał bodajże z Xboxa, z tego co wiem. I najbardziej co mnie rozwaliło w serii gamera, ci co śledzą go od samych początków będą wiedzieli, o co mi chodzi. To jak gamer zrobił przedostatni odcinek z serii, gdzie nie pokazał on ostatniego świata w Crashu Nitro Kart i jeszcze tam mówił, że no niestety nie nagrało mi się to, więc nagrywam wam jeszcze raz. I jak mu Velo skopał dupę. To był najpiękniejszy moment, bo to był chyba pierwszy raz w historii, kiedy oglądałem jakiekolwiek let's play, gdzie youtuber, a raczej zagrajmer nagrywający let's play'e poddał się na jakiejś gierce i nawet jej nie skończył. I to było dla mnie takie wow, jak tak kurde można, nie? Bez kitu, o co tu chodzi, nie? No, przyznam szczerze, że jak oglądałem sobie coraz to większą ilość let's play'u gamera, to coraz bardziej już w 2011 miałem plany na jakieś założenie konta i powiedzmy trochę się poinspirowaniu twórczością gamera, bo uważałem wtedy, że gamer jest jednym z lepszych, jak nie najlepszych let's playerów. Ale nie jest to tak, że już teraz tak nie uważam, bo do tego przejdziemy na samym końcu tego vloga. Później przyszedł rok 2012, to był okres, gdzie gamera również śledziłem, ale nie tak bardzo jak w tym 2011, ponieważ nie pamiętam jakie to były powody dokładniej, ale na nowo jakby gamerem zacząłem się interesować od 2013, kiedy pojawiła się horda let's play z Crasha Bandicoota i tam już się pojawił i Crash 1, i Crash 2 i słynny Crash 3 z panem Misterem Chomskim, o którym już był filmik, jak chcecie to sobie możecie tam kliknąć. No i Crash jakby zapoczątkował taką serię wyzywania pewnego youtubera, w cudzysłowie youtubera,
którym był DSP, Dark Side Phil, pewnie kojarzycie. To jest osoba, która jest dosyć często memowana, aczkolwiek o samym DSP również też pojawi się pomlok, ponieważ jest jedna rzecz, która mega mnie drażni i to będzie tutaj ponowne poruszenie tematu Zakolaka, ale to innym razem. Gamer dosyć często od 2013 roku zaczął taką hordę w Let's Playach, gdzie nie pojawiła się jakakolwiek gra, zawsze było jakieś tam nawiązanie do DSP, mówiąc, że ej, wiecie, że DSP grał tak, ej, DSP to jest kompletny devil. On ostatnio grając w Crasha utknął na całym pierwszym świecie i powiem wam szczerze, to nie jest wcale nic takiego złego, bo to się naprawdę mega śmiesznie słucha, jak to, wiecie, mówi gamer i on to tak przedstawia w taki sposób, że już od razu oglądająca osoba nawet nie musi wchodzić na kanał DSP, po prostu już sobie wyobraża, jakim słabym psychicznie człowiekiem jest DSP. No ale dobra, później pojawił się rok 2014, czyli uwaga, parę miesięcy przed tym, zanim ja się pojawiłem. To jest bardzo ważne. Gdzie gamer wtedy robił chyba Let's Play z Ape Escape, bo pamiętam, że on jakby ogrywał Ape Escape na kanale. Nie pamiętam, czy to była jedynka, czy dwójka. Ale wiem, że później jakoś tak zaczął systematycznie i dosyć często robić let's play'e z Ratcheta i Clanka. I tu już był taki moment, gdzie mówiłem sobie, nie mam nic do Ratcheta, ale uważam, że nagrywanie za dużo Ratcheta przyniesie jakby pewne swego rodzaju, powiedzmy, wady, które będą no, spotykane na kanale. I co się okazało? Nie minęło 3 miesiące, czy tam, no chyba coś takiego, przed kwietniem to jakoś było. I gamer rozpoczął serię z Raymana pierwszego. I to już w ogóle normalnie się zakochałem na nowo w kanale gamera, bo mówię sobie, kurde, Rayman jedynka, świetna gra, to jest po prostu cudo. No i co się okazało? Nagrał tam bodajże chyba z 2 odcinki, potem zrobił jakiś filmik odnośnie tego, że nie wie, czy chce kontynuować karierę swoją youtuberską, bo coś tam. Oczywiście jak to ja i wiele osób, no pojawiły się słowa wsparcia i gamer dalej zaczął robić, potem jakby nagrał filmik, gdzie przemyślał sytuację swoją, w sensie ten filmik przemyślał, co wypuścił w neta, że chciał odejść i na nowo jakby powiedział, żebyśmy to zignorowali i żebyśmy dalej jakby powiedzmy śledzili jego poczynania. No i seria z Raymana jedynki jest o tyle świetna, że udało mi się za pośrednictwem Sirlexa Play, którego mogę tutaj pozdrowić. Dzięki ci jeszcze raz, Sirlex, za to, że pomogłeś mi z tym. Za pośrednictwem Sirlexa Play udało mi się jakby ten let's play w tamtym okresie przed skasowaniem starego kanału gamera zachować. No i tam jeszcze Megamena X, którego wrzucił na swoje fanpage. Rayman 1 był o tyle świetną serią, gdzie po prostu miałem bekę z każdego faila gamera. Nie wiem dlaczego, ale po prostu te faile były o tyle śmieszne, że po prostu z chęcią zrobiłbym z tego funny moment. O ile gamer by oczywiście wyraził na to zgodę, że chciałby, żeby coś takiego się pojawiło, ewentualnie, nie wiem, jakby gamer sam chciał re-upload wrzucić na kanał z tego starego let's play. Co tam w ogóle chodzi? A nie wiem, coś tam... A, to drzewo jest. Jezus Maria, myślałem, że coś tam chodzi. Ja pitole, ale się zesrałem. Więc jeżeli gamer by chciał, to mogę się z nim jakby dogadać i mu przekazać, powiedzmy, stary let's play. On najwyżej dałby taki re-upload i tyle. Ale to zależy już od niego, jak on by chciał. Później, no, jakby do czerwca 2014 była ta dobra passa gamera, ale jakoś już od lipca było widać u gamera taką spadkową formę, w sensie... No niestety, chcąc nie chcąc, ale let's play troszeczkę wychodziły słabiej. Było widać, że gamer w niektórych momentach się zmuszał. I ta druga połowa 2014 roku, można powiedzieć, że to jest trochę takie fatum polskiego gamera. Bo jednak, no nie ukrywajmy, ale... No koleś miał trochę pecha, nie wiedział, co chce dalej z kanałem zrobić. Aż w końcu niestety doszło do nieszczęsnego 2015, gdzie przez cały styczeń i tam chyba kawałek lutego była jakaś aktywność, później kanał został skasowany, no i wtedy wkroczyłem ja. No znaczy, ja założyłem kanał jakby w maju, zacząłem publikować w czerwcu, ale w momencie, kiedy gamer skasował kanał, wkroczyłem ja, robiąc filmik na temat, żeby ludzie wsparli polskiego gamera 17, bo no widać, że chłopak ma ciężki okres,
i nie pisać mu od razu odnośnie tego, że ej gamer wróć, ej gamer wróć, ej gamer wróć, czy coś, tylko po prostu wspieranie go, napisanie na fanpage'u jakiegoś miłego słowa, żeby go jakoś tak wesprzeć w tym trudnym okresie dla niego. No i co się okazało? Potem pojawił się mój pierwszy hejter, który troszeczkę mnie hejtował jeszcze zanim była akcja ze skasowaniem kanału gamera. No i on tam oczywiście nastawiał ludzi przeciwko mnie, gdzie dostawałem wtedy większą ilość łapek w dół niż w górę. No i tam oczywiście pojawiło się, że o, ja ten filmik zrobiłem dlatego, żeby wypozycjonować się na polskim gamerze 17, bo polski gamer 17 skasował kanał, więc teraz cały fame, jaki on zgarnął, przyjdzie do mnie. No sorry bardzo, ale w tamtym okresie wiem, że dosyć duża część widowni gamera, nie chcę tutaj obrazić obecnych widzów, bo wiem, że raczej obecni widzowie w większości u niego są dojrzali, ale była też spora grupka osób, co nie oglądała u gamera jakby tego, co on chciał opublikować, tylko jedną serię, czyli tutaj mowa o Ratchet i Clanku, czyli tak zwane fatum trochę gamera. Dlaczego? Mimo że gamer lubi tę serię, to jednak trzeba przyznać, że gamer trochę przez tą serię dostał mocno po dupie, bo jednak gdy chciał pokazać takie flagowe, takie mega fajne tytuły jak Drakengard czy jakieś inne gry, to zaraz dostawał multum komentarzy, że nie chcą oglądać tego, tylko chcą oglądać u niego jeden content, czyli Ratchet i Clank. Tak więc to jest przestroga dla twórców, którzy chcą tworzyć jeden content. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie tworzyć content oparty tylko na jednej grze, to musicie liczyć się z tym, że pojawią się zwolennicy, co będą chcieli u was coś innego oglądać, ale jednak będzie ta duża część osób, która będzie chciała tylko jeden content u was oglądać i miejcie to na uwadze, bierzcie to pod uwagę i jeżeli chcecie już zabierać się przykładowo za sam content minecraftowy, za sam content fortnite'owy, za sam content przykładowo, nie wiem, apexowy, czy sam content retro, musicie liczyć się z tym, że kiedy będziecie próbowali robić coś nowego, przyzwyczajając ludzi tylko do robienia jednego kontentu, to będą naprawdę słabe, słabe, słabe wyniki. Jeszcze raz słabe. Wracając do tematu gamera. Pojawił się potem Polski Gamer EX. Kanał, gdzie jakby było to samo, tylko że trochę w innym stylu, wiadomo. Gamer tam troszeczkę było widać, że trochę eksperymentował z kontentem. Chciał robić tak zwany powrót do tej takiej mojej kolekcji gier, co też ulubiłem na starym kanale gamera oglądać. No i pojawił się jeden wpis na fanpage'u gamera, gdzie osobiście mi się on nie spodobał. To było coś po raz pierwszy, gdzie ja stwierdziłem takie nie. Gamer chciał stworzyć filmik na temat tak zwanych dzieci Minecrafta i rozumiem, że jest to teraz ta moda, znaczy, która trwa już od dawna, dawna, że hej, ci co grają w Minecrafta muszą być dziećmi. Pragnę tutaj przypomnieć teraz dla osób, które chcą tak ciągle cisnąć po tym Minecrafcie. Ja osobiście jestem może nie zwolennikiem, ale bardzo lubię Minecrafta. I powiem szczerze, uważam, że okej, gra może mieć fandom dzieci, taki Fortnite też może mieć fandom dzieci, taki LOL czy tam Apex też mogą mieć dzieci w fandomie, ale czy to jest jakaś ujma? Jakby okej, no są to małe, są to takie dzieci i tak dalej, ale my też kurwa kiedyś dziećmi byliśmy. My też kiedyś byliśmy młodzi i jeżeli my tak naprawdę mówiąc te słowa, mówiąc, że o, bo to jest gra dla dzieci i ułomnych dzieci, to tak na dobrą sprawę nie tyle co pokazujemy trochę cebulactwo, co jeszcze pakujemy wszystkich do jednego wora i to niesłusznie moim zdaniem, bo okej, dzieci są wszędzie. To tak samo jakby teraz osoby nagrywające Fortnite'a zaraz mówiły: ej, ale wy gracie w gówniane retrogierki, albo w gówniane tam Crash'e, Spyro i tak dalej. I to jest też pakowanie do jednego wora. Jakby uważam, że w świecie gamingu, okej, fajnie jest to, że możemy wyrazić swoje jakby zdanie, że hej, coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, ale nie generalizujmy w sposób taki, że w Minecrafta grają tylko upośledzone dzieci. Są też osoby w fandomie Minecrafta, co są spoko. Są też osoby w fandomie Fortnite'a, które są spoko. Są też w fandomie, nie wiem, Apexa czy innych gier, które są spoko. Nie generalizujmy, bo to jest najgorsze, co może być. Najgorsze świństwo. I to było coś, z czym z gamerem się nie zgodziłem i miałem nawet ochotę zostawić komentarz, ale stwierdziłem po chwili, że nie. Bo jest to na takiej zasadzie, że on może to też źle odebrać, ktoś inny to też źle odbierze i nie... I w jakiś tam sposób wybuchnie drama, a tego chyba nie chcemy, co nie? Tutaj przerwałem nagranie, dlatego że już trwało 15 minut.
Więc idąc dalej, Polski Gamer i EXC, tu mogę jeszcze powiedzieć. Wiem, że na kanał Gamera wylała się też fala hejtu i takiej, powiedzmy, krytyki na EXO, dlatego że ludzie pisali też do Gamera, że to już nie jest ten sam gamer co kiedyś, bo dużo przeklina, bo robi to, bo robi tamto i gamer potem nie pamiętam, co się stało. Wiem, że on chyba w sierpniu jakoś tak wypuścił materiał o Ratchecie i Clanku, czy coś takiego. Zrobił tam nawet ciekawy materiał, muszę przyznać. Ale koniec końców stwierdził, że jednak się poddaje. Po czym pojawił się wpis, że być może to jest jego ostatni wpis, bo nie wie, czy on wróci, że to być może ludzie muszą się przygotować na to, że to będzie już koniec z Polskim Gamerem 17. No i tam oczywiście po raz kolejny pojawiły się słowa wsparcia, słowa otuchy i wtedy wkroczyłem ja z takim dobrym znajomym z YouTube'a Timim, z którym już tak nie mam za bardzo kontaktu, ale co jakiś czas się tam odezwę, żeby, wiecie, tam, nie wiem, napisać do niego na Facebooku czy coś, a przynajmniej się staram. No i ja i Timmy stwierdziliśmy tam, że możemy mu pomóc. Timmy tam zrobił mu awatar i banner, ja z kolei zrobiłem coś takiego, że zapewniłem go, że dostanie fajną pracę na tło kanału oraz na awatar, no i wspierałem go słowami otuchy, mówiąc, że pomogę mu nawet, jak będzie tam chciał coś kiedyś wspólnie nagrać czy coś, to ja jestem otwarty i nawiązaliśmy taką współpracę, kiedy jeszcze tworzyłem stary content, o którym kiedyś też zresztą wam opowiem. I tak od 2015 września do dzisiaj gamer jest na obecnym kanale. Daję sobie radę, nie powiem, że nie, mimo że już nie robię starego contentu, to wciąż jakaś tam cząstka mnie się nim inspiruje dalej. I to jest, myślę, że dosyć fajne, bo fajnie jest się inspirować dobrymi ludźmi. I powiem szczerze, czy dzisiaj poleciłbym kanał Polskiego Gamera 17, obecny? Myślę, że kanał Polskiego Gamera 17 jest bardzo dobrym kanałem i uważam, że jeżeli jesteście takimi, powiedzmy, może nie fanatykami retro, ale bardzo lubicie retro content, lubicie grać w retro gry, lubicie oglądać retro gry i przede wszystkim lubicie oglądać gry, które nawet nie były nagrywane w Polsce albo są mało popularne, to kanał Gamera jest idealny. Wręcz zachęcam do subskrypcji, zostawienia dla Gamera. Zalecam też obczajenie sobie jego fanpage'a. No i jeżeli chcecie się kimś poinspirować lub nie wiem, pooglądać go tak po prostu, a nie, nie wiem, tam jak ja przed chwilą to powiedziałem, kurde, się aż zaplątałem, to uważam, że jest to idealny kanał do, powiedzmy, takiej inspiracji. Serio, uważam, że gamer robi bardzo dobry content. Nie powiem, że nie są czasami let's play'e, które przeklikuję, bo albo gra mnie tak średnio interesuje, albo po prostu, nie wiem, średnio mi się po prostu ogląda. Już nie wiem, nie pamiętam nawet, co to są za gry. Ale wiem tylko, że staram się wszystko u gamera oglądać, dlatego że ja nie jestem takim typem człowieka, który ogląda go dla gry, tylko oglądam go dla jego komentarzu. I myślę, że to jest najlepsze podejście zamiast oglądania kogoś dla gry. Tylko najlepiej oglądać kogoś dla komentarzu, bo można naprawdę gównianą grę przykładowo poprowadzić w tak ciekawy sposób, że wy się sami nawet wciągniecie w oglądanie tego. No dobra. Tak więc podsumowując, gamer jest idealnym kanałem moim zdaniem do takiej właśnie inspiracji. Jeżeli szukacie, powiedzmy, inspiracji, chcecie się kimś poinspirować lub chcecie po prostu znaleźć taki, nie wiem, autorytet jakiś, jeżeli to mogę tak określić, to gamer jest idealnym kanałem. Ale jeżeli chodzi o tam, jeżeli mogę powiedzieć o sferę prywatną, jak często tam piszę z gamerem, gamer jest po prostu fajną, luźną osobą, można sobie z nim pogadać na różne tematy. Nie jest on jakimś takim, wiecie, bucem, który próbuje na siłę też udowodnić swoją rację. Myślę, że w trakcie rozmów różnych gamer stara się okazywać taką wyrozumiałość, że ktoś może mieć inne zdanie niż on. I myślę, że tymi oto słowami mogę zakończyć już ten vlog. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć i adios. Bo tak gamer się kiedyś też witał, znaczy żegnał. Adios.